starać się utrzymać swój obraz w kategoriach człowieka rozważnego, pełnego refleksji. Nie odmawiam mu tego oczywiście, natomiast nie można zapominać, że mówimy o szefie służby bezpieczeństwa. A wśród osób, które pisały do generała, podobno jest Beata Tyszkiewicz, Agnieszka Osiecka, Daniel Pasek i prymas Blęk. Stan przestrzegania praw człowieka na świecie jest najniższy od 70 lat, czytamy w raporcie Amnesty International. Organizacja w dorocznym dokumencie skrytykowała także zmiany wprowadzane w trakcie pierwszych 3 miesięcy rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. To przede wszystkim się...